Franciszek Przysiężniak, ojciec Jan. Ludzie uważali go za swojego opiekuna i ojca. Miał własne oddziały, które nazywali oddziałami ojca Jana. Odniosły one jedno z największych zwycięstw nad wojskami NKWD w Polsce. Franciszek Przysiężniak urodził się w 1909 roku w miejscowości Krupe, obok Kresnego Stawu. Po zdaniu matury odbył służbę wojskową. Na początku wojny po raz pierwszy dostał się do niewoli niemieckiej, jednak udało mu się stamtąd uciec przy pomocy innych jeńców. Franciszek używał pseudonimu Jan po to, by nie zostać rozpoznanym. W 1942 roku rozpoczął działalność konspiracyjną i dołączył do Armii Krajowej. Jego oddział partyzancki operował na terenie Lasów Janowskich. Brał on udział w największej bitwie partyzanckiej z Niemcami na Portowym Wzgórzu. W ostatnim roku wojny przez UB została zabita jego żona Jaga, będąca w siódmym miesiącu ciąży. Stanął wtedy na czele okręgu San. Udało mu się rozbić kolumnę oddziałów NKWD. Wyjechał na Pomorze, a następnie został aresztowany w Gdańsku. Został skazany na 4 lata więzienia, a następnie na 15 lat, lecz zwolniono go wcześniej. Zmarł prawdopodobnie na zawał serca w 1975 roku, mając 66 lat. Pośmiertnie został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Armii Krajowej. Zachowajmy pamięć o nim i o innych akowcach.